Dzień dobry, dzień dobry. Jestem na działce. Jest długi weekend. To jest kolejny dzień, w którym tutaj coś robię. Dzisiaj jestem sama, ale są postępy. Naprawdę duże postępy. I teraz tak. Tutaj aucza się trochę rozrasta, nie w tą stronę, co powinna. Czyli jak zwykle natura po prostu ma swój plan. Trzeba będzie ją po prostu okiełznać. Jest to jedno z moich ulubionych słów, jeśli chodzi o ten ogródek. Tutaj jest taka pseudo ścieżka do kranu, ale tutaj będzie jakiś chodniczek, coś w tym stylu. Następnie tutaj jest ogródeczek. Na razie mikro. Z przodu pomidory, z tyłu fasola. Muszę jeszcze niektóre rzeczy tutaj przyczepiać. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze dam radę, czy innego dnia. Teraz tak. Tu jest malina. To jest malina, która tutaj rosła od samego początku. Maliny rozsiewają się po prostu po całej działce. No i troszkę ich usunęłam, bo tak naprawdę mogłyby zajmować myślę, że 1/4 działki. A nie chodzi mi o to, żeby tutaj tylko jeden rodzaj roślin był. Znalazłam dzisiaj takie cebulki. Nie mam pojęcia, co to jest. W sensie to wygląda jak wszystko, więc ciężko mi w tej chwili określić, co to będzie. Czy to są jakieś cebulki kwiatów, czy to jest po prostu, nie wiem, jakaś cebulka normalna? Nie mam pojęcia. Tutaj była dzisiaj sterta piachu wraz z trawą i pozbyłam się tego. Wyglądało to dosyć niepozornie, a okazało się, że to zajęło mi mnóstwo czasu. Życie. A za fasolą jest cukinia. Coś tam słabo wszędzie ta cukinia. Ogólnie trochę mi się zapomniało o nią zadbać. Miejmy nadzieję, że przeżyję. A jak nie, no to będę musiała coś wymyśleć. Tutaj dynie, z tego co pamiętam, tak. Co jeszcze? Znowu malina, oczywiście to jest do kiełznania. A i jarmuż w ogóle wysiałam. Teraz go nie widać kompletnie, więc nawet nie ma co pokazywać. Tutaj jest sterta piachu. Taki piasek dodatkowy generalnie to jest bardzo, bardzo nierówno. I to będzie wymagać działka tego, żeby za jakiś czas to po prostu powyrównywać. Tradycyjnie u mnie górki. Coraz bardziej mnie to zaczyna irytować, nie tylko mnie, więc lada chwila pewnie będziemy coś wymyśleć, żeby to uporządkować, bo na razie to jest takie, jeszcze troszeczkę śmietnika. Tutaj jakieś gałęzie, tu jakaś sterta, tu trochę śmieci. Tutaj trzeba wykarczować. Tu jakieś jeszcze resztę sadzonek. Tu, proszę Państwa, dwie góry. Prawie jak giewont ogródkowy. Po prawej stronie jest glina. Po lewej jest piasek, ale też gdzieniegdzie jest glina. Tam nie było to łatwe w rozdzielaniu na te dwie kubki, ponieważ przy wyrzucaniu z wiadra nie zawsze było widać, co to jest. No więc takie powstały dwa stosy. I plan jest taki, ponieważ to wyszło dosyć spontanicznie, że raczej nie będziemy ruszać tych dwóch górek. To tu będzie skalniak. Skalniak był planowany, tylko nie było jeszcze dokładnie określonego miejsca, ale wygląda na to, że chyba nikomu po pierwsze nie będzie się chciało już tego przenosić, a po drugie, no nie ma tyle czasu. Przechodzimy teraz do studni, która jest obok. Studnia ma już wszystkie kręgi. Kręgów jest 12. Zaraz pokażę z drugiej strony. O! Kręgi zostały ponumerowane. Nie wszystkie, bo tam chyba do piątki. Do piątki są ponumerowane. Także jest bardzo dużo wody. Dużo to znaczy dla niektórych dużo, dla niektórych mało, dla mnie dużo. 75 cm jak mierzyłam jest tej wody. I tak o. Jest taki pomysł, żeby ją pogłębić jeszcze. Ale to będzie takie gorące lato, to będzie wyparowywać pewnie i wtedy jak nie będzie tej wody, ewentualnie damy radę ją jakoś tam bardziej wypompować, to pewnie będą dokupowane kolejne kręgi. Na razie jest 12.
One są 80, 25 cm wysokości ma taki krąg. I tak. Tak to wygląda. Tutaj takie wiaderko do wyciągania, najmniejsze jakie mamy. Najwygodniejsze, z tego małego wiaderka przelewam do dużego, jak jestem sama. Ale jak mamy... bo to tak naprawdę z takiego małego wiaderka to moje zapotrzebowanie jest ok. Natomiast mamy pompę i tą pompą się bardzo, bardzo szybko pompuje tą wodę. I mamy na to miejsce do przechowywania. Ale za chwilę pokażę. Tutaj jeszcze takie wszystko i nic, wszystko rośnie, tak jak chcę. Jeszcze jakiś czas temu to było puste, teraz znowu rośnie. To jest po prostu niekończąca się historia. Taka zabawa. Tu jest tak, kompostownik. Zakupiony, świeży. Chciałam trochę inny ten kompostownik, bardziej zrobić z drewna, ale z racji braku czasu. Postanowiłam, że jednak trzeba go kupić. I przynajmniej na pierwszy rzut, żeby coś było. No bo tutaj będzie na pewno dużo do tego kompostownika wrzucanych rzeczy. No ale cóż, dżownice jak były w ziemi, to po prostu zbierałam je do wiaderka i przerzucałam tutaj. Pewnie i tak będę musiała dokupić, no ale niech one już tam coś działają. Tutaj jeszcze gąszcz się zrobił tradycyjnie. Tutaj jest beczka metalowa, w której zbieramy wodę. To jest woda ze studni. Jest na razie taka brudna, się przed chwilą ją wlewałam, więc ona nawet nie zdążyła osiąść. Zobaczymy, chociaż w sumie nie wiem, czy powinnam dolewać tam wody, bo mieliśmy zobaczyć, czy będzie widać dno. A ja w sumie wczoraj tu lałam wodę, dzisiaj też, no to chyba nie tak miało to być. To widzę, że coś się zaczyna dziać, komar mnie gryzie, więc muszę się chwilowo ratować, mimo że psikałam się czymś. Tutaj jest po prostu tak. Zakątek różany. To wszystko jest róża, 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 róża. Głównie róża. Przejdę z drugiej strony. Bo widok jest przepiękny. Tylko tutaj też musimy zrobić jakąś pergolę, ale taką pergolę, nie pergolkę. Tylko bardziej na zasadzie wielkiej pergoli, pod którą prawdopodobnie będziemy siedzieć. A tu jest, proszę. Nie wiem, czy teraz widać, bo mi słońce trochę świeci. Przeogromny krzew róży i są przepiękne białe kwiaty. Mnóstwo wody one przyciągają. Mnóstwo. I to jest fajne. Tu jeszcze nie posprzątałam. Bo tutaj rośnie taki bluszcz jakby. Znaczy to nie jest bluszcz, tylko takie coś, co oplata i uśmierca roślinki. No właśnie tutaj widać. I to wbrew pozorom nie jest chmiel, tak jak niektórzy przypuszczali. To jest jakiś rodzaj, nie wiem, jeżyny, coś takiego. Bo też nie do końca wiem, co to jest. Rośnie, ojejku, nie wiem, czy teraz będzie widać, bo tu słońce zaczyna zachodzić. Ma takie kolce jak malina, mniej więcej. Natomiast maliną nie jest, no chyba, że jakąś dziwną odmianą, której nie wiem. Biedronek mamy sporo tutaj, także bardzo się cieszę. Bo niech zjadają tam różne szkodniki. Trochę tu zarasta, tu sterta cały czas jest gałęzi. Rębaka nie ma jeszcze. Budżetu też nie ma, więc pewnie rębak jeszcze trochę. Przyczepka jak stoi, tak stoi. Jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda od środka, to zapraszam do poprzedniego filmu. Teraz nie będę tam pokazywać. Tu mój worek na podręczne liście i tak dalej, więc to jest... Gdzie jest potrzeba, tam po prostu sobie czeka na mnie. Sterta śmieci, która jest do uprzątnięcia. Tylko jest papa, więc to jest problematyczne. Ale życie. Rozdzielnica otwarta, bo jest używany prąd. Wszystko działa, wszystko pięknie. Gra. Przyczepka była ostatnio sprawdzana. Nie kompletnie, ale częściowo elektryka działa. Przynajmniej w tym stopniu, w którym potrzebujemy na ten moment. Będziemy potem jeszcze sprawdzać więcej rzeczy. Tutaj na placu boju zostało wczoraj przywiezione drewno. Zarówno jakieś palety, jak i kawałki drewna różnorakie. Jakieś deski, niedeski i tak dalej. No, plan jest taki, że trzeba zrobić, nie wiem jak to nazwać, właz do studni. To jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Na razie taką, żeby po prostu nic do niej nie wpadało, żeby było też bezpiecznie.
No i jakoś tam estetycznie w miarę. Natomiast potem będzie robione jakieś takie ładniejsze prawdopodobnie. Prawdopodobnie to zamykanie, jak będziemy sobie później zamawiać więcej drewna. Więc teraz po prostu budżetowo, czyli to dostaliśmy wszystko za darmo. I trzeba to wykorzystać i też należy zrobić stopień do przyczepki, ponieważ jest to wysoko. Jeszcze wejście to spoko, ale zejście jest już mniej komfortowe. Tu jest naprawdę wysoko. No może nie mam do kolan, ale pewnie z 40 cm 30 parę jest. I tak o. Jeszcze pomidory czekają na wysadzenie. Tak, pomidorki. Mam nadzieję, że jeszcze chwilę przeżyją. Miałam je dzisiaj wsadzić, ale czas poświęcony na likwidację górki niestety był tak długi, że chyba już tych pomidorów dzisiaj nie wsadzę. A pomidory dostałam od kawałek ziemi i ogrodu. I powiem szczerze, że naprawdę są bardzo fajne, ładne i zapowiada się, że coś z tego będzie. Nie wiem jak z moich, bo moje też są zasadzone, które były właśnie na parapecie w mieszkaniu. I tak o. To chyba wszystko na dzisiaj. Coś mi się energia powoli kończy, no ale ile dni można na działce swojej spędzić. Co prawda jest niesamowity progres, bo włożyliśmy wszystkie kręgi do końca. Jednego dnia po prostu nie pamiętam ile, ze 4-3? A kopania było bardzo dużo, z tym, że ja w tym wypadku nie kopałam. Ja po prostu wyciągałam piasek, wyrzucałam go, wyrzucałam wodę, byłam po prostu u góry. No i to moja rola była rozdzielać i wrzucać na kubkę. Bardzo duży progres w ogóle był przez ten weekend, bardzo duży. Mam wrażenie, że minęło dużo czasu, a tak naprawdę to był weekend, długi weekend. I tak o, jest fajnie. Jest naprawdę fajnie. Jeszcze dużo pracy, ale to po prostu nie kończy się historia. I chyba czas wracać do domu, bo chyba nie mogę za mocno eksploatować swojego organizmu, bo przecież jutro idę do pracy, czeka mnie cały tydzień. Więc też trzeba jakoś odsapnąć. I to tyle. No dobra, bo bym się tutaj gadała i gadała bez sensu. A tu trzeba się pakować i sprzątać. To do zobaczenia następnym razem.